Na niewielkim, podmokłym terenie w Byczynie mieszka rodzina piżmaków. Ktoś wypuścił i tak się rozmnażają teraz. Choć przez długi ogon nie trudno pomylić je ze szczurem, zwierzaki łatwo zdobyły sympatię mieszkańców. Budki im porobili i, i, i rozmnażają się. <grym> Na początku pojawiły się tam cztery osobniki i były w dzielnicy uroczą, przyrodniczą ciekawostką. Kolonia jednak szybko się rozrasta. Dziś, jak mówią mieszkańcy, liczą już piżmaki w dziesiątkach. No słyszałem, że... Urodziły się młode, 18 ich jest. Zwierzęta te występują w wielu miejscach Polski. Na podmokłych terenach, w okolicach rzek czy jezior budują gniazda strzcin. Chatki stawiają wprost na wodzie albo zawieszają je na nadbrzeżnych roślinach. W menu mają zarówno zieleninę, jak i pokarm zwierzęcy. Sąsiedzi byczyńskich piżmaków regularnie je dokarmiają, ktoś zbudował im nawet prowizoryczną chatkę. Zdanie jednak są podzielone: teoretycznie zwierzęta nie są dla ludzi zagrożeniem, ale niektórzy mieszkańcy obawiają się tego, jak szybko rodzina piżmaków się rozrasta.